Hej, hej, witamy Was wszystkich bardzo serdecznie na live'ie, naszym kolejnym z mapki od Hotaru, Wyspa Korin. Jest ze mną oczywiście Teło. Jestem, dzień dobry. I cytrynka, zapomniałam. Tak, proszę, mają cytrynkę. Proszę, cytrynka dla Ciebie. Cześć Joda, cześć Mariusz, o cześć Hotaru. Hej, cześć Fuller. Fuller, cześć Evermin, Twilight, Oskar, hejka. Cześć, zobaczcie, lubię bułeczki. Reszty nie widzę, a tu. Bo się wcześniej pojawili, to tak. Przycitowałam. Cześć, precelku. Jest precelek. Tak, z drugiego pokoju. Wczajony tygrys, ukryty smok. Tak. Dobrze. Zaczynamy od przeglądu naszych zadań pobocznych. I mamy pytanie do Hotaru. Tak, mamy pytanie do Hotaru. Bo sprzątamy sidequesty i zastanawiamy się, czy tą piwnicę drożdżowego księcia z Pełzaczy oczyścić. To chyba żeśmy zrobiły. To było to chyba, co Ania weszła do piwnicy i tam te robaki wyskoczyły. Właśnie, nie? I napadło mnie. Myślałem, że będę spóźniona, ale udało się wyrobić ze wszystkim. No to super. Także daj proszę znać, Hotaru, bo jeżeli no tak, ja nie to wiem, sobie schowamy sumie tego questa. Tak, okej. Okay. Dobra, okay. To chowam. Dobra. Tylko nie wiem, czy tam potem się go jakoś nie oddaje, ale no to jak będziemy A chyba na nie miejscu. Wiem. Zobaczymy najwyżej, bo powinniśmy jakiś prezent dostać, czy coś. Ja nie wiem. Powinniśmy. My dużo powinniśmy. Ja jestem goła i wesoła. No właśnie. Źle w ogóle. Ale no ja za niedługo też będę goła i wesoła, bo mi się kończy, nie? Dobrze, zmierzamy do... Dostałyście żarełko za niego, aha. A, okej, okay, dobra. To dzięki. Idziemy do Trójszczytu. Mamy strażnika. Czytaj. Co tu mamy? Trójszczyt. Urokliwa górska wioska Trójszczyt zawdzięcza swą nazwę faktowi, iż usytuowana jest na trzech wzgórzach. Mimo niewielkich rozmiarów wioska cieszy się popularnością dzięki wyrobowi ciast. Nawet sam król Hotaru I był oczarowany czekoladowym tortem z waniliowym kremem. To już? Tyle? Nic więcej nie było? Nie. Aha, no, dobrze. Aha, bo tu mamy dialog jeszcze. Życzę miłego pobytu w wiosce, Wasze mości. Dziękujemy. Okay. Idziemy grabić. Ja bardzo przepraszam z góry, z dołu, ale dalej jestem chora, więc wszystkim kaszlom musicie wybaczyć. Biedna Teo. Zdrówka życzę. Nie macie wyjście. dziękuję, przyda się. O, pieniądze. Znalazłam pieniądze i Elena. O, wiesz coś o smoku? Albo żegnam. No to chyba wiemy coś wiesz coś o smoku. Mhm. Elena, widziałam jedynie jego cień, gdy przelatywał nad moim domem. Myślałam, że to sen. Przerażone krzyki ludzi na zewnątrz upewniły mnie w przekonaniu, że coś się stało. Musicie porozmawiać z wieszczem. Mieszka w samym centrum Trójszczytu, przewodzi nami i utrzymuje tu porządek. On będzie posiadał najwięcej informacji, gdyż powysyłał kilku strażników wioski na poszukiwania smoka. Kilku zdało mu raport 2 dni temu, więc może przynieśli jakieś nowiny. Porozmawiajcie z nim. Okej. Okay. Dobrze. No w sumie to też mogę zostawić, chyba nie ma sensu. Ona ma tu jakieś głowy smoka nad łóżkiem. No, ma dwie i to. No, szalona kobieta. Formuzyczka. No. Idziemy na górę? Epicko. Tak patrzyłam tylko za domkiem, czy coś jest. Tu jest następny domek. O, idziemy. Grabić i rabować. Czy coś. Worek z wąką. O! Diament i ciasto waniliowe. I przy worku jest napisane, można sprzedać Warleriowi, farmerowi ze wsi blisko bramy do Belgradu. O, wow. I ciasto waniliowe, nie ma nic napisanego. Także. Dobrze. Cześć, Olcia. Hejka. Hotaru tu chyba ujawnia swoje jakieś cukiernicze zamiłowania. No jak wiadomo, każdy facet to łasuch. Żołądek i serce. No.
No to są, to nie są szafki? To są jakieś bloki, nie, to co? Są chyba... A to nie są te... A myślałam, że to są... Boże, te beczki? Crafting table. A. Ale chyba nie. Ja bym weszła na dach. Jest... O, tu jest ten. Oła, ten cały menhir, czy jak to było? O, super. Dobra, zbieram ten drugi kryształ z tego. Zbieraj, ja się zastanawiam, czy tu się da na dach wskoczyć. No, dobrze. No w sumie można by było tu po drzewach, o. O, dobra, wlazłam. O, jest tu coś! O. Dobra, to zbieraj, bo ty to zauważyłaś, że można na dach, to... Niech będzie. Jej, przy opale byłeś w środku. Nice. Trochę chyba mam za głośno tą muzykę w grze teraz. No, ja chyba trochę też, ale nie jestem pewna. Chociaż nie, no w sumie na tych paskach to... Tylko ja to tak słyszę. Cześć, Aleksander! To mają być bloki? To jest chyba ambient, ale nie jestem pewna. Otoczenie i środowisko. Cześć, Miraf. Tak, ambient sound. Tylko, że po polsku to nie wiem, jak to inaczej. No, spoko. Znalazłam, już troszkę przyciszyłam. Okej, spoko. Bo się boję potem, że ciebie nie będę słyszeć na nagraniu i to było takie trochę przykre. Tylko trochę, ale było przykre. Tylko trochę. To jest jakiś feran. Hej, wy. Który szczyt cierpi na niedobór buraków. Jeśli macie jakieś przy sobie, wymienię je na diamenty. Zainteresowane? Wow. Możemy siebie wymienić jako buraki? No ja nie mam buraków, niestety. No ja też nie. Jest jakiś typek, kupiec. Co to za dziwny pomnik w ogóle? Czy my tu... sprzedaje smar olejny. Czy my tu będziemy walczyć z jakimś tym... bossem, tym co no, trzy głowy się głowy nakłada. No. A ja, tu jest szmar, szmar tu jest. O, to szmar. Ej, tu plecaki można kupić. Ale mamy plecaki. No wiem, ale to jest kosmos za 10 diamentów. Tu dobra, jest to szmar. Za 5. Szmar to bierzemy, bo jest nam potrzebny. Kupujesz? Tak, ten? Wezmę. Dobra. Szmar olejny. Ma właściwości napędzające pewne maszyny. Wykorzystuje się go również w alchemii. What a deal. Szmar. U mnie był szmar. Ja się nie przyznaję. Tu się nie da przeskoczyć. No nie. Do środeczka? Tak. To jest pytanie... Aha, bo tu jest wejście. O, tu jest piwnica. Uuu. Cinka. To jest ten... Wieszcz. No, to jest ten wieszcz. Mhm. Witajcie podróżniczki. Ty tu rządzisz, prawda? Jesteśmy królowymi i przybyłyśmy do Corin po dowiedzeniu się o smoku. Druga opcja to pa. Chyba jednak pierwszą. To zaszczyt. Przepraszam, żem was nie rozpoznał. Tak, czarny smok przeleciał nad naszą wioską kilka dni temu. Straż miejska z Belgradu została przydzielona do obrony Trójszczytu oraz spenetrowania jak najwięcej regionu, by odnaleźć tego smoka. Dowiedzieli się czegoś? Znaleźli coś ciekawego. Smocze jajo. Najwyraźniej to nie smok, a smoczyca. Co prawda nie jestem ekspertem w dziedzinie smokologii, ale z tego co wiem, większość zwierząt nie porzuca swoich jaj samych sobie i nie odlatuje hen daleko. Jajo znajdowało się w sporej pieczarze na północnym krańcu wyspy. Wszystko zostało tam uważnie splądrowane, więc nie musicie zapuszczać się tak daleko. Zaraz. Mam rozumieć, że ogromna smoczyca przeleciała wam nad wioską, ukryła się w pieczarze, urodziła dziecka, a żołnierze z miasta zajumali jej to jajo? Czy oni są niepoważni? Jeśli ona się o tym dowie, przyleci z powrotem i już nie będzie taka obojętna wobec was. W sumie fakt, tego nie przemyśleli. Czyli jesteśmy w tyłku. Tak. Aha. No to co teraz? Możemy wybrać obie opcje. Pierwsza. Musimy porozmawiać o tym z Lordem Rodrikiem w mieście. Jak mamy dostać się do środka? Druga. Oddajcie mi jajo, ja coś wykombinuję. To może tą pierwszą. Teoretycznie możemy obie sprawdzić, aha, nie? No tak w sumie. Musimy porozmawiać. Dobrze. Nikt nie ma prawa wstępu ze względu na plagę. Nawet ja nic nie wykombinuję. Ale co? Wykrztuś to. W lesie na drugim końcu wyspy mieszka pewna wiedźma. Przybyła do nas niedawno z Królestwa Elfów. W piwnicy jest portal, który przeniesie was do jej kryjówki, ale ostrzegam, wiedźma jest bardzo przezorna.
porozstawiała wiele pułapek wokół swojej chaty, by uniknąć nieproszonego towarzystwa. Matko, czy to chodzą nie ta wiedźma od tego chłopca też? No bo tak, chodzą słuchy, że ona ma lekarstwo na tą plagę. Oczywiście nie wiem, czy to prawda, ale może warto by się temu przyjrzeć. Potem mamy drugą opcję, czyli oddaj jajo. Chyba kpisz. To znaczy, wybaczcie, ale nie mogę zrobić czegoś tak frywolnego, zwłaszcza bez zezwolenia. Straż miejska zabierze go za kilka dni do miasta. Jeśli się tam dostaniecie, spytajcie o to lorda Rodrika. Jeszcze porąbana sytuacja. Ja, jak zawsze, w tyłku. Dobra, ja idę najpierw na górę. A sprawdziłaś kuchnię? Tu jest ciasto, jak coś można zjeść. No jest ciasto, no ale ja nie jestem głodna. Więc spoko. O, tu jest jakaś szafa. Opal. Super. Ja macam się, aby na pewno to nie są... Mam skórę wilka. Wykorzystywane do produkcji dywanów, ubrań lub ocieplenia domostw. O, jakaś burza. I receptura na marcepanówkę. Jaki zegar fajny. Ej, no. Zaczepisty. Krosna. Ej, można by... Szypialnia. Możemy się przespać w sumie, bo jest zimno. No to możemy, to jest panka. I przynajmniej burza minie. Dobra. Ładne widoczki. Hotaru napisał ci wiadomość. Jedną rzecz wspomnę. W zeszłym tygodniu dwójka moich znajomych postanowiła przetestować tą mapkę, jeśli lepiej późno niż wcale. I znaleźli niestety dwa błędy, które przeoczyłem. Okazało się, że jeden sidequest nie ma drabinki powrotnej i w jednym miejscu brakuje drzwi. Jestem wściekły na siebie, jestem rozczarowany sobą samym i nie wierzę, że to pominęłam latając w tej i we w te milion razy. Dam znać, jak dojdziecie w te miejsca, ale nie mogę sobie tego wybaczyć. No i tam zdarza się, Hotaru. Zawsze zdarzają się drobne takie pomyłki, no bo jakby wiadomo, masz cały projekt na głowie i jakby... nawet czasami latając po milion razy się czegoś nie zauważy. Też tak mam, więc myślę, że się nie da tego zrobić. W sensie nie da się jakby sprawdzić wszystkiego samodzielnie, bo no są rzeczy, na których się skupiasz po prostu za każdym razem i na któreś łatwo pominąć. I zresztą wiesz, no każda rzecz, którą się wydaje, każda rzecz ma milion testów, każda książka ma milion korekcji, każda, nie wiem, aplikacja czy gra ma milion testerów, także no nie ma się co obwiniać, myślę. No, pewnie. Fajnie, że wyłapali, fajnie, że jesteś na czacie i żeby możesz dać nam znać po prostu, kiedy to nastąpi. Idziemy na dół, czy idziemy jeszcze no właśnie, bo tam, wioskę? No bo tam był jakiś fioletowy domek jeszcze. No, też tak to chodźmy myślę. Tam zerknąć. To są koniki. Może koniki coś mają. Znaczy konik w sumie jeden. Nie wiem, żeby nie uciekł. Nic tu nie ma. Dobrze. Tu złoża węgla. Ja idę dookoła tego domku zobaczyć. Dobrze. Aha, bo tu można sobie otworzyć. Wow. Węgiel. O kurde, wzięłam węgiel. Dobra, może nie będę tego brała. Ale tak o po prostu wzięłaś. Znaczy, tam bo leżał? Tu on se leży tak i go kliknęłam prawym przyciskiem i go wyjęłam. Aha. No ten na ziemi w sensie. Taka kropka czarna na ziemi. Może tak miało być? Można go wziąć, jest podpisane. Aha! Okej. Okay. To se wezmę. Dziękuję. Może się przydać do czegoś. Tak. To co, zwiedzamy chałupkę? Tu się coś gotuje? W gotika raczej nie zagram. Trochę nie moje klimaty. A to jest smoker. Ale tu mają ładnie. Ej, a tu są kamyczki na górze. No są kamyczki. Są ametysty chyba. Myślę, że tak, ale nie są podpisane. Ojej. Lana. Przecież... Pytajnik golem. Okej. Okay. Ojej, sidequest. Jabłka. Właśnie, może bym sobie te jabłuszka wrzuciła na pasek. Dobrze. Jesteś Lana. Twój kuzyn drożdżowy książę powiedział, że możesz mieć informacje o smoku. Albo bywaj, ale no myślę, że
Zapytamy. Podyskutujemy, no. Tak. Ach tak, pierwsza rzecz, jaką usłyszałam, to wrzaski z dworu. Byłam w szoku, gdy się dowiedziałam, co się dzieje. Lękam się, że wróci. Wiesz, czy będzie wiedział o wiele więcej. Mieszka w tym ogromnym domu obok mojego. No, już byli. Dzięki. Zaczekajcie, mam prośbę. Czułabym się pewniej, gdybym miała kogoś, kto pilnuje twojej chaty. Jakieś sugestie? W zasadzie tak. Zauważyłyście ten niedokończony posąg na zewnątrz. O ile mi wiadomo, można go przeobrazić w żelaznego golema. Aha! I po to ta dynia jest w ekwipunku. Posąg stał tu jeszcze zanim osiedlili się tu pierwsi ludzie, ale nie wiemy skąd się wziął. Jak go aktywować? Potrzebujecie dyni z wyżłobioną twarzą. Połóżcie ją na czubku posągu, otwórzcie worek popcornu i oglądajcie show. Jeżeli ten golem zadziała, to będę się czuła choć trochę bezpieczniej. Zrobimy co w naszej mocy. W myślach. Ona naprawdę myśli, że taki maluczki golem ją uchroni przed wielgasnym smokiem? Pchi. Jeszcze ją wyśmiali. Ja wzięłam książkę z questem. Znajdź dynię z wyrytą twarzą, niesie ją na szczycie posągu na bazarze w Trójszczycie, by zbudować golema. No to ja właśnie ją mam. Nie wiem skąd, ona ale mam. Aha, nie wiesz skąd. Nie pamiętam. Aha, cześć, okay. Team Koza. Można go wziąć. Aha, dobra, to już czytałam. Cześć, Zedwerkson. Dobry wieczór. Witam, witam. Nie, bo tu są beczki pod sufitem. Wszystkie puste, ja w ogóle nie wiem, no. Bezczelność. Staru. Tyle zmarnowanej przestrzeni. Dobrze. Zostawiamy golema? No, aż się boję. To ja mam nadzieję, że trafię, że tak powiem, w odpowiednie miejsce. Wow, jaki ciemny. No. Jaki mroczny. Bo to z hartowanej stali jest. No właśnie, on wygląda jak jakiś piec chodzący. No spoko, dobra, to mogę schować tego sidequesta zrobione. No. Tylko kurczę, bo ona tam ma zamkniętą skrzynkę. Jak otworzyć te zamknięte skrzynki? A to nie jak zrobisz, to nie jest tak, że ona się po prostu odblokuje? Właśnie chyba nie, bo one potrzebują chyba klucza. Tak mi się wydaje. Pod spodem macie skrzynkę pod golemem. Aha. Okej. Okay. Nie zauważyłeś, bo spoko. Poszłyśmy sobie. A bym się ruszył. No. A faktycznie, pytajnik golem. I teraz mam taką kartkę i ją pewnie będę mogła tam otworzyć. Możesz... Tak. Tamtą skrzynkę. To ja tu na ciebie poczekam. Cinkolory. Zbieraj nagrody. Jezus. I tu też są beczki. Smocze monety, jadeit, diamond i dobra karma. Uuu, super. Dobra, to ja zostawię już ten pytajnik golem tutaj, żeby już... I tak mam zaśmiecony ekwipunek. Muszę sobie pochować rzeczy. Diamondy pochowam. I na razie te odłamki schowam. I te karmy pochowam. I recepturę dziwną. I opal. Dobra. Okej, okay, no to wydaje mi się, że teraz jak pójdziemy do wiedźmy, to tam będą jakieś parkury albo tym podobne rzeczy, żeby się do niej dostać. Skoro dom jest niby okraszony jakimiś zagadkami. No. Przepraszam, pułapkami. Pewnie tak. Oho, robi się mrocznie. Czy chcesz przejść do gaju? Boję się. Ja coś może tak zjem. Nie chcę, ale muszę. No. No. Lecimy. Ja pewnie chwilę potrwa. Aha, no dobra, może się załadować. Bo te teleporty się tu, no. Aha, i to tylko ciebie tepło. Okej, okay, to co? Czyli ja też muszę klikać. Point. Już jesteś. Dobra. Wszelki wypadek sobie też kliknął, już nie wiem. Aha, bo to jest powrót do domu. O Jezus! Jaka tu jest chałupa! No. Z kosmos. A w tych grzybach to pewnie jakieś sekrety będą. Założę się. Mówisz? No, może tak być. Z tej strony. Tu się nie dostaniemy. Jaka muza. Mrocznie. Ja na razie sprawdzam od spodu, czy są jakieś no, rzeczy. No, ja tak mniej więcej też patrzę.
Aha, tu mnie blokuje, tu już nie dali. Jest jakiś zielony grzyb w ogóle. Jedna osoba może klikać spawna. O, okej, okay, dzięki. A tu można dalej gdzieś pójść? Bo to tak wygląda. Nie, to jest ściana zrobiona, no, wiesz, chyba. No. Jezu, tam się coś kopci. A! Creeper tam nie spadł prawie. Okej. Okay. Za ten domek chyba też się nie da pójść. Dobra, jest jeszcze opcja, że może da się wejść na któregoś grzyba. Górą przeskakiwać, ale nie widzę. Pająka widzę. Tutaj by z góry można było, gdyby nie było ściany niewidzialnej. Więc chyba nie. Zresztą tu nic nie widzę za bardzo z tej perspektywy na tym. Tu jest jakaś woda. Jakieś gorące źródła. No, dobrze, nam dupki nie poparzyło. No dobrze, chyba nic więcej tu nie ma. Mnie to chyba się cieszy, że tu jest ściana, biorąc pod uwagę te kości trupy tam. No właśnie, bo ale tam... Ale tu się da... Ile przeciwników to... Okay. Ha? Gdzieś weszłaś? Ja tylko tu, no to zielone. No dobra, to co wyżej? No. Coś czujesz, spinamy coś grubego, się. Żeśmy ominęły, nie? Też mi się tak wydaje, chociaż no, nie wiem. Dobra. O Boże. Nie wiem, może nie spadniemy, może jest, ściana jest. A! Ups! Tu nie było ściany. Ale w jednym miejscu była, już się poczułam tak pewnie. To ja idę na czworaka, nie? Czworaka. Wyobrażam sobie, że moja postać opiera się rękami o te schody. Jak daleko jeszcze? No właśnie. Jezus. Już mi się w głowie kręci. Na mnie trochę też. Przyszły baby i marudzą. Cześć, Krzysztof. Hejka. O, przepraszam. Nie chcę cię popchnąć. Ziemię nie posuwać. No staram się. Dobra, dojszłam. Jestem też. Jest jakiś nagromek. Jak to epicko wygląda. Czy chcesz przejść przez bramy? Na razie nie. Nie, jeszcze nie. Jest jakaś wieża otwarta. Właśnie. Ale to jest chata wiedźmy? Ja nic nie chcę mówić, ale ona trochę taka wykoksana w kozmu. No bo to będzie jakaś księżniczka elficka albo jeden pierol. O matko. Nie powiedział co to za, że to czarnoksiężnik z krainy Oz jest. O nie. Jest ściana w ogóle. No jest ściana. Chyba musimy wejść do środka. Fajnie było, fajnie. Teraz zadziałało dla nas obu. Nie, bo ja też kliknęłam. No, ja nie kliknęłam. Aha! Ej, to ciebie tepnęła, mnie nie. Dopiero teraz. Tak, tu jest spawn point. Okej. Tu są jakieś prądy wodne. Tak? I tam coś jest, kurczę. No. Może być kilka ścieżek. No dobra, wiesz co, ja bym przeszła tu dookoła tej wody najpierw. No. Zobaczyć, czy cokolwiek tu jest. Może to ja płynę z drugiej strony. Aha, bo myślałam, że tu jest jakieś przejście, a to jest chyba zabudowane. Tu jest skrzynka. O! Dwa diamenciki. Nice. No, to chyba... Wydaje mi się, że więcej nie ma. Dobra, przejdę się tymi... A którędy weszłaś? No, po lilii wodnej, tam gdzie był ten mostek jeden. Okej. Okay. Przejdę się tu tymi korytarzami na razie. Dobrze, to idę z tobą. Aha, tu są jakieś schody wyżej. Opieram z niej. A, dobra, to jest dookoła przejście. Tu będzie wejście z każdej strony po prostu, wiesz? No, a czekaj, coś tu jest napisane. Ta ściana obsydian odróżnia się od reszty. No ale obsydianu tu nie zniszczymy chyba zwykłym kilofem, czy zniszczymy? No, chyba nie. Coś tam buczy za ścianą. No właśnie, tam jakieś krowy są chyba. Fukana. Najbardziej czarnoksiężnik, ale z Angmaru, ojej.
Wydaje mi się, że muzyka wam podwójnie grała swoją drogą. A, możliwe. Ale brzmiało dobrze. No. Może ta ściana z obsydianu się otworzy, wiesz? No, możliwe. Napisane czy coś. Teraz pytanie, czy płyniemy wodą, czy idziemy do góry? No ja bym poszła zobaczyć górę najpierw, bo no, boję się, że z tamtej wody nie wrócimy. No, w sumie. A może się okazać, że tu nic nie ma, że to jest tylko konstrukcja na przykład. Tu są drzwi. Uważaj na pułapki. Krową mam pszenicę i podpowiedź jakąś. O, jakaś zagadka. Dobra. Czytam. Doprowadź krowę do końca labiryntu, do zagrody z płytką. Ojej. No to prowadź. O, tu jest drabinka jakaś. Bo ty mnie będziesz prowadzić górą chyba, wiesz? O, matko. No dobra. Czekaj, i ten labirynt chyba nie jest jakiś bardzo duży. A, tu jest wyjście. Więc myślę, że tędy. To nie jest jakieś bardzo skomplikowane. Można się zabić po drodze? Chyba nie. Dobra, czy ty widzisz mnie na górze, czy muszę ci mówić mniej Widzę więcej? Widzę ci na górze, nade mną jesteś, no? Dobra, to czekaj. Myślę, że tędy mogłabyś pójść. Tu cały czas prosto, prosto, okay. Prosto. No. Tylko żeby cię ta krowa nie zgubiła. Tutaj. No. Tutaj. No chodź, krówka. Tu, no. Idziesz, krówka, idziesz. Tu i tu. Chyba tędy. Nie. Nie jest bardzo skomplikowane, ale to jestem ciekawa, czy coś w takim razie w tym labiryncie jest jeszcze. Tu jest skrzynka! No zaraz pójdziemy zobaczyć w takim Tylko, razie. Że nie ma do niej dostępu. Bo jest ściana z każdej strony. To ja nie wiem, jak tu wejść. Tu jest też skrzynka, tylko teraz tak. Tam przy tej krowie jest płytka w ogóle naciskowa. Mhm. I nie wiem, czy ja mam rzucić grażynce. Grażynce. Ona jest Grażynka. Pozdrawiam moją mamę. O, pozdrawiam. Bo ta płytka naciskowa, znaczy ta krówka chyba powinna tą płytkę, wiesz, tam wcisnąć. Ja cię mogę wepchnąć, powinna. Krówko. No. Nie, chodź tu. Kurczę, szukałam tej jednej skrzynki, ale nie umiem jej znaleźć, tak. A będzie trudno chyba. No. Bo tu się drzwi otwarły. Ja mogę przez nie przejść. Tu jest druga płytka naciskowa. Która otwiera drugie przejście. O, chyba znalazłam skrzynkę. Okej. I ze strzałami. I zjadaj tam. Dobra, za chwilkę przyjdę, tylko popatrzę jeszcze z góry, czy gdzieś widać jeszcze jakieś skrzynki. Dobra, jak coś to możesz mnie poprowadzić. Najwyżej się do nich przejdę. Bo jedną widziałam, ale no za ścianą jest, nie wiem, czy tam się w ogóle da dostać. Wydaje mi się... Aha, dobra, to już czytam, Boże. Tu jest jeszcze skrzynka. Tutaj. Gdzieś koło ciebie, tak? Mhm. Tu, jak obejdziesz, o. Dobra. I tu. No, arbuzy i opal. Mhm. Wracam do wejścia, żeby się nie zgubić. Już się sprawdzę zgubiłam. Sprawdzę sobie. Zarąbista jestem. No ty lubisz labirynty. Znalazłam, no. No, nice. No tu jest ta skrzynka. Ale jest do niej dojście z jakiejś innej strony chyba. Dobra, to już idę do ciebie. Mam nadzieję, że będę wiedziała mniej więcej, dobrze, jak to że szło. Że potwory się nie respawnią w tym labiryncie. No nie właśnie. No, prawda. A tu może. Ja chyba nie trafię. Oczywiście, że nie. O, tu. No, dobra, teraz jest myk taki, że trzeba zrobić, bo żebyśmy obie nie utknęły. No. Ja tu spróbuję tą krówkę zwabić. No, chodź tu. Dobra. Dobra, to idę. Klikaj. A, tu jest płytka.
I tu mamy dwie rzeczy. Ja już wychodzę stąd. Żeby krowa nie zeszła, możesz wyjść, no? Dobra. I teraz sprawdzę, co to było. To była jakaś kartka. I to jest tarcza chaosu. Biały odwrócony gradient, niezniszczalność 3. Tak wygląda. O, dzięki. Strzały. Dałam ci strzały, no, przy okazji. O, wow, ładne. Ale ja już mam jedną tarczę, więc mi się wydaje, ja że... Ja sobie chętnie wezmę, tylko że chciałam ci pokazać. Na kartce jest liczba 2 to 7. Taka jest wskazówka. O Jezus, matko. Cześć, Renio. Chyba muszę pochować rzeczy, bo trochę nie mam miejsca. No, przydało być. A dobra, to jest ten smar olejny. Muszę pamiętać, że to mam. O, grażynka. Taka urocza. Rytualny sztylet, może skrawek tego. Dobrą karmę w sumie też mogę schować. No dobra. No dobra, dobra. Pusty słoik, nie wiem na co mi pusty słoik. Jak to miało wyglądać, tylko tak. Czarci żar też już nie jest ci potrzebny, bo do szpitala było, więc możesz go gdzieś zostawić. Aha. Czarci żar. Do plecaka go wrzucam. A że to jest ta roślina. Aha, no aha. Tak, bo ona była ze szpitala faktycznie. Dobra, to na razie do plecaka ją wrzucę. Już ładniejszy plecak niż ja. Tak? Chcesz się zamienić? Nie, dziękuję. Dobra, to chyba zielony. No, rozumiem. I co, żeśmy tu weszły i to wszystko? No chyba tak. Wygląda na to, że tu było tylko takie wejście po nagrodę jakąś, nie? Znajdź wyjście. Już. O. Dobra, a, jesteś bo na te klocki. Byłaś, tak, potem było. Tak. Aha, i tu jest koniec drogi, więc a trzeba w drugą stronę. A patrzyłaś z drugiej strony, czy tam coś nie, było? Nie, nie patrzyłam. Dobra, to może chodźmy jeszcze zobaczyć. Może tam też jest jakieś zadanko. No, jest jakieś przejście. Nice. Tam parku. Tajnik ciasto. O oh, nie, yeah. Będziemy robić ciasto? Ej, ale ja mam ciasto przecież. Ale tutaj jest do robienia ciasta. Tak? O! Mikstura doświadczenia wymagana w trakcie tworzenia czy nazywania przedmiotów. Aha, czyli my musimy zrobić ciasto i je nazwać? A jest tam jakiś... Nie, bo to nie, dopiero nie się otworzy. Nie masz jakiejś kartki z podpowiedzią? Nie, to pewnie musimy to ciasto zrobić i pewnie ją go nazwać. Czekaj, zaraz zobaczymy. O, tak bym powiedziała, bo jest i kowadło i ten... Dobrze, zobaczmy, czy pamiętam, jak się robi ciasto. Już mi się wydaje, że to mleko było na dole, ale... Jajko pośród... No, chociaż nie, no powinno tak być. Jest, dobra. Cake is not a lie. Dobra, mam trzy wiadra. Aha, tylko... Ciasto. Nazwać to ciasto ciasto? No właśnie. Chociaż ja mam doświadczenie, to w sumie nie jest mi potrzebna ta mikstura na razie. Cześć Snowy Night. Dobry wieczór. Hejka. Poczekam na potwierdzenie. Ale no, na tej tablicy było napisane ciasto, tak? Pytajnik ciasto jest, więc zakładam, że ma być ciasto ciasto. Bodajże z małej, powiedział Hotaru. Tak. Aha, okej. Okay. Dobra. A ja czytam czat, a nie myślę o tym, że oni widzą, co ty robisz, a nie widzą tego, co ja robię. No. O Boże. O nie, nie działa. Może jednak ma być dłużej. O, z dłużej no. Zadziałało. Jest to klucz. Masz dobrego. Klucz. Proszę bardzo, zapraszam. Panie Jezu przodem. Moje. Ta budowla to ostatnie, czego się spodziewałam. Wow, ale fajna. Japońska, jak tam jest plakat w ogóle. Japonisz. Wow. Jak wow. Pięknie. A tu jest, czekaj, tu jest jakiś napis. No. To jest 4 równa się 3. To trzeba jeden... Jezus, nie o, wiem. Pająk. O nie, pająk.
Nie, no bo to z minusem. Spoko, Hotaru, luzik. 7 minus 4 równa się 3. Tylko jak ten minus zrobić? Ty niech nie popsuć teraz. Nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia, czy coś w ogóle się tam z tym... Aha, bo może chodzi o to, żeby usunąć coś, no, żeby... Tylko, że nie będzie znaku, nie? No tak. Matko, nie mam pojęcia. Bo zakładam, że chodzi o to, żeby było 7 minus 4. No, chyba tak. Ale to który minus usunąć? Wiesz, co to może być? To może być podpowiedź do tego, którą mam na kartce też. Notatni, że wiesz, 2 to 7 czy coś takiego, a 4 równa się 3. Rozumiesz? Aha, okej. Okay. Dobra, no, rozumiem. Tak, długopis. Zapiszę sobie to, żebyśmy potem się nie zastanawiały. Dobrze. A na kartce było napisane 2 to 7. Okej. Okay. No dobra, może tak. Weszłaś do środeczka? Nie, jeszcze nie, ale no myślę, takie że obrazy możemy, fajne. Bo w sumie tu jest wejście na górę po schodkach. Matko. No. Niebezpieczne schody wszędzie, no. O! Łomatko. Erik. Gadasz z Erikiem? No, pogadam z Erikiem, albo on ma sidequest, to dobrze, wezmę jedną książkę. Pięścień z łubinem. No. Dobrze, Erik, moja pani nie wspomniała mi o nowych uczniach. Albo nie jesteśmy nowymi uczniami, albo żegnaj. No to chyba logiczne, co weźmiemy. No. Intrygujące, emanuje od was dziwna aura. Jestem Erik, uczeń wiedźmy. Erik, twój ojciec Leonard szuka cię od wielu dni. No właśnie. Powiedział, że zaginąłeś bez śladu. Erik wzdycha. Ojciec, domyślam się, że się martwi, ale jego cierpienia są mało istotne, gdy w pobliżu narasta zło. Musiałem odejść, znaleźć moje prawdziwe powołanie. O czym ty mówisz? Mój ojciec może i wydaje się prawym człowiekiem, ale tak naprawdę jest przeciwnikiem magii, bo widzicie, od urodzenia posiadam pewien dar, czarnoksięstwo. Moja matka wiedziała o moich zdolnościach i ukryła je przed ojcem. Ojej, te dźwięki mi się odpaliły. Dzięki, Aniu, bardzo za cheerki. Moja matka wiedziała o moich zdolnościach i ukryła je przed ojcem, wiedząc, że tylko tak uchroni mnie przed niechybną śmiercią. Ojciec zamordowałby mnie, gdyby wiedział, że tli się we mnie, jak on to nazwał, czart. Jego nienawiść do magii przerasta jego miłość wobec mnie. Moja matka była czarodziejką, modliła się do wszystkich bóstw, by mnie odziedziczył jej mocy, dopóki nie odwiedziła wiedźmy, mojej obecnej mentorki. Według wiedźmy moje narodziny są częścią wiekowego proroctwa, które brzmi: świat padnie u stóp czarnego anioła, który stąpać będzie po popiołach czasu. Wow, jak to brzmi, aż ciarki dostałam, nie? No, brzmi złowrogo. Zależy, jak to zinterpretujesz. Według mnie to ściema. Wiedźma przewidziała moje narodziny, fakt, ale proroctwa to inna sprawa. Kwestia mojej magii pochodzi wyłącznie z faktu, iż moja matka była biegła w sztuce czarnej magii, której praktykowanie jest zabronione. Czarnoksiężnicy zwykle nie decydują się na dzieci, gdyż w ich żyłach płynie perfidna krew. Tak nazywa się energia, jaka wypełnia twoją duszę, kiedykolwiek użyjesz czarnej magii. Także widzicie, odchodząc od ojca, jedynie uchroniłem siebie samego przed skrzywdzeniem jego albo kogokolwiek innego. Mentorka pomaga mi ukierunkować moje moce i kontrolować je na tyle, by nikogo nie zranić lub zabić. Cześć Bartolnio, dzięki za followka bardzo. Co mamy powiedzieć twemu ojcu? Jego serce pęknie, jeśli dowie się prawdy. Cóż, prawda nie wchodzi w grę. Musicie skłamać. Powiedzcie mu, że zabłądziłem w lesie i zeżarły mnie wilki czy coś w ten deseń. Dam wam mój pierścień z rubinem, który dostałem po śmierci matki. Wręczcie mu go jako dowód. No i teraz mamy wybrać jedną opcję. Albo się zgadzamy, albo myślę, że powinieneś sam z nim porozmawiać. Ja bym się zgodziła. Tak? No, a ty nie? Nie wiem, w sumie.
Kurde, Ja no bo... poszłabym mu na rękę w sumie. No dobra. A co czaty na to? Co czaty by wybrały z ciekawości? No właśnie. Wiem, w sumie nie wiem. Bo takie kłamstwo na dłuższą metę to pewnie i tak wyjdzie. No pewnie tak, ale z drugiej strony, jeżeli mamy z tyłu głowy, że on by zabił tego syna, no to też jest takie... No tak. Ja bym się zgodził, jakby to nie było moja mapa, ale co ja tam wiem. Teoretycznie, no... Ojciec już i tak myśli, że syn przepadł. W sumie. No to co? No, dobra, to zgadzamy się. Okej. Na pewno was wynagrodzi. Powodzenia. Dobrze. To ja tu odrzucę to. A to jest, aha, to ten pierścień z rubinem. To zabieramy. Ja wzięłam sidequesta, więc jak oddamy to, dobra. Też schowam książkę. No. No dobra, ale co z tą wiedźmą w takim razie? Gdzie ona jest? Wiesz co, no jeszcze jest ta woda, nie? A, no tak. Dobra. No to chyba schodzimy. A tam no creepery tak. Się zrespiły na dole. O nie. Ale to schodzą przyszyłaś? W dyniach. Tak. Aha, dobra. Tak, chodzą w dyniach, to uciekamy. Tak. Wow. Się zatrzymałam w miejscu, a tym nie przeleciałam. No cóż. Przypadek? Nie sądzę. Tak. O Jezus. Dobra, idziemy do wody? Tak, skaczemy na główkę. Matko, jak tu się... O, tu. Dobra. Aha. O, są dwie dziury. A, dobra. Łączą się. 3 równa się 7. A! O nie! To nie my. Szybko, gdzie tu jest wyjście? Nie, tu nie my. Dobra. A to one się łączą na pewno? No, bo ja popłynęłam jedną, ty drugą. I tak się z... Brakuje nam jedynki. No ale gdzie to w ogóle wpisywać? Jeszcze nie wiem, no, ale pewnie się dowiemy. Bo tak naprawdę to w sumie jeszcze tam całkiem u góry nas nie było. Tam coś jest, no. Tylko jak się tam dostać, to... Nie mam pojęcia. Gdzie całkiem u góry? No, tam są takie wystające klapy czy coś. Tam jest jakieś przejście, widzę. Na tym najwyższym balkonie, no. A tam w ogóle coś na suficie jest napisane. 1 równa się 1. Aha, no spoko. Dopiero teraz. Ja się tak zapytam, tędy nie można? Aha, że lianami. Ja się nie znam, ale dało radę. Okej. Nie wiem, czy nie cheatujemy, ale zaraz się dowiemy pewnie. Ała, nie mogę tu wejść. O, dobra, weszło. Tu jest jakieś przejście, no. No. Są jakieś grzybki. 6 kartek, mikstura doświadczenia i hasło. O, tak, to o to chodziło. O, dzięki. Wygląda na to, że aby dostać się do pokoju wiedźmy, potrzebne jest hasło. Musi być jakaś wskazówka. Co po znalezieniu 4-cyfrowego hasła nazwij kartkę hasłem i rzuć ją do dziury obok drzwi. No dobra. W sumie dobra, niech jest. Potem to wrzucimy. Ja sobie tu jeszcze posprawdzam. O! Znalazłam tajny pokój, wiedziałam. Tak? Tu jest pytajnik wytrych. A ty nie masz czasem wytrycha? Mam. Gdzie W obrazie. O, tutaj. I jak tu weszłaś? No tu. Okej. Okay. Czekaj, bo je pochowałam. Nie pochowałam. Nie używałyśmy jeszcze tam. No, jeszcze ani razu. I to obojętnie, gdzie go postawię, czy obok? Znaczy, aha. A to nie możesz kliknąć tym po prostu właśnie. Jakby nie musisz tego stawiać. To nie o to chodzi, żebyś to stawiała, aha, tylko jak mając w łapce, po prostu otwierasz skrzynkę. Nie, no to teraz to zostawię tam. No nie. A, dobra. No bo nie masz w łapce. Jadej, diament, mocza, moneta i esencje życia, twoje eliksiry. Nice. Zabrałam te, zaraz je też do skrzynki wrzucę, żeby nie poprzepadały. Jak znajdziemy tego ender chesta,
To może dam ci wszystkie punkciaszki, żebyśmy zobaczyły, ile tego mamy wszystkiego, no, co? No, spoko. Jak wam minął dzień? No, mi bardzo przyjemnie. Grałam sobie w Simsy. Zostaw go na ścianie. No dobra, no właśnie dzięki temu przynajmniej wiemy, że jeden wytrych wykorzystałam, nie? A, no chyba, że tak w sumie. Także budowałam dzisiaj duży basen. Już nie mogę doczekać, żeby zobaczyć. Duży ogród. No, wykorzystałam wszystkie moje pieniądze, więc pewnie jakoś niedługo live będzie. Zobaczymy. Jak się robi to? Tu kartkę trzeba wrzucić. Tak? I teraz tu się zmienia nazwę. No. Czy ja mogę jedną kartkę tylko wrzucić? No, no raczej powinno się dać. Znając życie i moje szczęście, to zaraz coś zbabram. 1773. Fajnie te książki wyglądają. O! Działało! Nice! Nie widzimy! O nie, to może zanim z nią pogadamy, zrobimy cięcie. Dobra.